Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hollow Knight. I cóż, w dzisiejszym epizodzie zwiedzam dalej odległą wioskę, bo tym jak ostatnio odkryliśmy, co się kryje za tą maską, przynajmniej jedną z trzech. I tak, zobaczymy też, co skrywają niziny tego miejsca. I tak jeszcze tylko słowem wstępu, dzisiaj jesteśmy trochę z innym zestawem charmów, bo zrezygnowałem z Quick Slasha na rzecz Dashmastera i Gathering Swarma. Głównie dlatego, że usłyszałem od wiadomej znajomej, która nadal pragnie pozostać anonimową. O nie, wpadłem. Ale wracając, usłyszałem, że otóż ponoć Dashmaster większa skuteczność tego, jak to się nazywa, naszego Sharp Shadowa, powodując, że bije znacznie więcej, więc no. Zobaczymy, ile będzie w tym prawdy. Jeśli zginiemy, to z chęcią zobaczę. Patrząc na to, że tak. Po zginięciu trzeba zaatakować trzy razy naszego koleżkę, wiecie, tego cienia, czy co tam z nas wypada. Chyba to nawet jest cień, tak prawidłowo nazywając. Sprawdzimy szybko w journalu. Gdzieś tutaj powinno być. Oczywiście nie umiem szukać, więc pewnie w złą stronę. Może to nie, no już myślałem, że może to jest po kolei alfabetycznie, ale nie. Jednak nie. Dużo tu różnych mamy już potworów zebranych. A, tak się nazywa ta bestia. Nosk. Okej. Miliony innych. I może zaraz znajdziemy. O, Zout. Gorby, inni tacy. A więc tak, to się nazywa. O. Sibling, czyli rodzeństwo. Ciekawe. A to jest Shade. Cień. Tak. Tylko spotkaliśmy jakiegoś NPC-a, tylko co tu jest? O. Okej. Okay. Wyłaź! Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Midwife. Da się tego chyba przetłumaczyć, ale nie jestem pewien. Ale dobra. O, proszę, proszę. Nie wstydź się. Jest jej trochę... Nastis. Czyli, a, jest trochę brzdoty, czy tam... Nieprzyjemnych tutaj, ale nie ja. Ja jestem wiecielem. Wiecielem wszystkich i... Chęcią usługuję podróżnikom takim odważnym jak ty. Informacje, której poszukujesz, mogę ci ją dać. Tak, o tak. Ta wioska ponad nami. Dom smutnej kreatury. Jej jest opowieść tragicznej wymiany. Kosztowała ją i jej lud znacznie. A jednak wydaje mi się, że ona nie ma żalów w zawarciu jej. Tak, wiem. Jesteś zaintrygowany. Chcesz znać tą opowieść. Cóż, przykro mi. Chciałabym ci ją powiedzieć, ale... Jestem bardzo przykro, Roy, nie jadłam od jakiegoś czasu i po prostu głoduję. A co jest, co? Okej. Nie wiem, co tam się do końca stanęło i czemu nas to chciało zaatakować, ale tak, udało się przeżyć, więc jej, chyba. Nowe miejsce do zwiedzania. Tym razem muszę być jednak ostrożny. I tak, raz. Nie zdążyłem się naładować, więc nie sprawdzimy. I dwa. Dwa szarże w coś takiego. Nie wiem, ile ataków jest tym moim nożykiem. Ale tak. Albo mi się wydaje, albo też jest trochę szybszy ten dash. Mhm.
No nie, 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 nie. No zrobiłem tą samą głupotę, którą robię za każdym razem. Tworzyłem się tu zaatakować. O proszę, udało się to pokonać. Trzema daszami. Gorzej tylko, że tam jest ten taki pajączek, który bije. Wiecie, że się pluje, a ja nie mam jak go pokonać. Mam jedno życie. Chociaż dobra, mam jedno życie, ale mam duszę na to, żeby... Nie wierzę, wystrzelić. Zmarnowałem prawdopodobnie jedną okazję, bo on akurat tym razem nie szedł na dół. No cóż, śmierć numer jeden na dzisiejszy odcinek. I tak, ławeczka tutaj, mapa zaktualizowana. Mhm. No i teraz dla pewności będziemy mogli już zobaczyć, ile daszów będę musiał zrobić w mojego tego cienia. Ja zawsze nazywam jakimś mroczym duszą, fragmentem czy coś, a to proszę, to jest po prostu cień. Więc tak, na przyszłość będę już po prostu nazywał to po imieniu. Cień. Dobra. Dobra. I teraz tak, tu jest ten zwykły pajączek. Tam był jakiś taki dziwny dialog, który w sumie nie przyniósł dosłownie niczego. I okej, tutaj nie wiem ile ataków normalnie bym musiał zrobić, ale jednym naszym jestem w stanie to coś pokonać. Dwoma daszami pokonuję ich. A może trzema? Nie wiem, ja już ciężko mi stwierdzić. I okej. Teraz jest to stworzenie. Bardzo groźne. Ale i tak spróbuję je pokonać przy użyciu daszów. Ile zobaczymy? No, cześć. Trzy dasze. I... Cztery dasze, dobra. Możemy to bić. Jest aż tak źle. Chodź cień, chodź. No, kici kici cień. Raz. Dwa. I tak, dwa, nie trzy. Dwa. Więc faktycznie bije to więcej od naszego ostrza. Najmniej póki co. Więc albo ten... Powiedzmy ten charm ogólnie bił więcej, albo faktycznie Dashmaster pomaga. Chociaż ostatnio wydaje mi się, że też wymagało to trzech, więc... Dobra. Czyli charm, który ubrałem tym razem w rzeczywistości, pomaga. Dobra. I jesteśmy przy... A. Według tego to wygląda, jakbyśmy byli przy jednym z wyjść. A, dobra, powróciliśmy już prawie całkowicie. Nie myślę, że zaraz tutaj zginę. To byłoby takie trochę załamujące. Ale tak. Udało się powrócić i... Nie widzę tu aż tak dużo... komplikacji czy coś, więc... Chyba jest dobrze. Chcesz, na tym jeśli chodzi o te pajączki. To jest łatwy sposób na pozbywanie się ich. Zdaszować w nie, po prostu. Oczywiście mówię o obecnej konfiguracji. I tak, nie mam teraz... Longnaila. Chociaż z niego już nie korzystam od dłuższego czasu. Więc tak, to nie jest żadna strata, czego nie mam. Nie mam quick slasha. I tym razem... Ostrożnie do tego podejść. Dobra, jesteśmy na miejscu. Możemy jechać na stagu. Udało się powrócić. Jej. Sukces, i to wielki. Już no, nie wiem co więcej powiedzieć. Po prostu super, że się udało. Okej, stag jest jeszcze wyżej. Teraz mnie tylko zastanawia, co dalej z tym wszystkim. Okej, uj, widzę, że znowu przycisk A mi się trochę zacina. Tego nie jestem w stanie zrozumieć, bo no, dosłownie niedawno czyściłem tego pada i już było dobrze, a teraz znowu. No to trudno. No ale tak. I cóż, jako że już tu jest, pogadajmy jeszcze z nim, co on ma do powiedzenia o tym miejscu. Ta przepustka, którą masz, to nie jest za tą duchową maszynę, tramwaj. Mam nadzieję, że nie myślisz o jeżdżeniu tym, tą groteskową kreacją. W ogóle pomyśleć, że zwykła maszyna może robić to, co my stagi robimy. Głupie, bardzo głupie. Dziwne, że wcześniej tego nie powiedział. Maleństwo, gdzie my jesteśmy? Nigdy nie byłem na tej stacji.
Ma dziwne... obce powietrze, niebezpieczeństwa w nim. Pozwól, że zabiorę ci gdzieś w bezpieczniejsze miejsce i to szybko. Dobra, czyli... Tak, w sumie nie wiem gdzie teraz. Może Dartmouth? W sumie to Dartmouth to pierwsze miejsce, o którym pomyślałem, więc... No i nie ma co się dziwić, że tutaj akurat. Nie mniejsza. Na ławeczkę, żeby tylko po prostu... No mieć zaliczoną ławeczkę. I potem tak... Potem nie wiem gdzie. Ale mamy trochę gotówki, to może warto zobaczyć, czy nie dało się jeszcze czegoś gdzieś kupić w jakimś sklepie. 1500, oj. Drogo. Jesteś na sal, dobra. Przynajmniej będę pamiętał, wrzucił z fragment maski. Tu jest stacja, tu jest... mi sklep Cornifera i jej, ale niestety mnie nie pamiętam. I... no, można kupić takie rzeczy. Mhm. Aha. Szczerze? Nie czuję potrzeby na to, więc póki co nie będę kupował. Ale tak. W sumie nie mam pomysłu, co zrobić. Czy mówię, że nie mam pomysłu, a mam jedną taką ideę. Póki co pozwólcie, że to odrzucę na rzecz tego. Później może przywrócę sobie zasięg ostrza, ale na ten moment, jak mówiłem, chcę się bawić w daszowaniu we wrogów, więc... Ruka zepsuł, to będziemy musieli tu pójść naprawić. I steady buddy, nie. Thunder's Crest. Nie wiem, jak on do końca działa, poza tym, że śmierdzę. Ale tak, warto sprawdzić. I w którym miejscu musimy się udać po te płomyki, bo w sumie tego nie sprawdziłem. Okej, okay, tutaj zdecydowanie możemy podejść, bo i tak chciałbym powrócić do roju, żeby się zamieścić. Więc tak. A inne jest w... Okej, okay, tu. Dobra. No to idziemy. Zdobędziemy te płomienie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I w sumie... Może po prostu spotkamy się już przy płomieniu samym w sobie. No więc jesteśmy. Zobaczmy teraz, co z tego wyniknie. I okej, okay. Ponownie jestem taki większy. Więc okej, okay, ciekawa sprawa. I nie zdążyłem zszarżować. Ale dobra. Nie przejmując się, powiedzmy, mieczykiem, tylko szarżując, jest dużo łatwiej. Więc dobra, i szarża. Dobra, trzy szarże przeżył. I tam kilka ataków od tego naszego koleżki. Okej. No, niestety, nie zszarżowałem w czas, żeby uniknąć. Nie, ja nadal lamię. A dobra, pokonany. To patrzcie, z jakim niewielkim kosztem. Warto było bawić się w szarżu. A teraz tak, idziemy tutaj. Głównie dlatego, że jest tutaj ten wóg. Wiecie, nie potrafiłem z nim walczyć wcześniej, to teraz może pokonujemy ich, szarżując przez nich. No. Nowy sposób walki po prostu. Walka przez szarżowanie, no piękne, piękne. Ja też nie pomyślałem o takich rzeczach wcześniej. Na swoją drogę sprawdziłem, czy tam, dokąd to oprowadzi dalej kiedyś? Może, nie wiem. No sprawdzimy to kiedyś, na pewno. Póki co, następny przystanek to... Tego co widzę, następny przystanek to byłoby gdzieś w Kingdom Sage, ale... Jak już tu jesteśmy, to... No, chciałem powiedzieć, że trochę sobie przeżyję we wrogów dla zabawy, ale tacy na tym sporo życie, więc... Pewnie powinienem się skupić też trochę na normalnym walczeniu. Ale tak, nie ukrywam, takie... Walka przez szarżowanie we wrogów, no na tych olbrzymich, to jest świetny motyw. Okej, okay, lataczy też to pokonuje od razu, więc... Latacze zdecydowanie są słabsi od tych takich stojących, według tego, jeśli chodzi o HP. A tutaj jak to wyjdzie? Okej. Okay. No tak, w sumie ciężko ocenić, jak to wygląda bezpośrednio, bo jeszcze mam tego smroda, który też
trochę ułatwia robotę. Ale dobra. Z przyjemnością się pobawię w szarżowanie przez wrogów. Jeszcze mam tego zwierzaczka, który mi pomaga, tego... No, Grimchild czy jakoś tak. Nie, to może być naprawdę kombinacja, która pozwoli mi skutecznie przechodzić w różne cięższe plansze i wyzwania. No, fajnie, fajnie. Nie, ale... Wiem, że to głupota, ale tak sobie pomyślałem. A co gdyby spróbować przejść, nie wiem... jakiegoś bossa, takiego... poważniejszego bossa, nie tylko takiego zwykłego. Tylko i wyłącznie właśnie używając do tego szarży. I w sumie to byłoby ciekawe. Póki co jesteśmy na King's Station, czyli miejscu, które... widziałem dużo razy, nadal skrywa sobie krety przede mną, więc... Na pewno byłbym teraz... na chwilę tutaj połazić, może poszukać czegoś, kto wie. Może okaże się, że nawet odnajdę jakieś coś, czego nie mogłem odnaleźć wcześniej. Dobra, chodź, chodź, chodź. No czemu podskoczyłem tam wtedy? Okej, okay. I jego szczerze muszę uderzyć parę razy normalnie, żeby mieć zawsze tą drobinę duszy, podleczenie się, dopóki nie będziemy wracać i... Nadal nie wiem, jak to otworzyć. Jestem trochę gotówki, więc... Dobra, zresztą co ja tak marudzę? O, sala ta, ze stagiem ma jeszcze nieodkrytą resztkę sufitu, tak jakby tam coś może było. Zobaczymy. Wątpię, żeby było, wiecie, wiele, ale może. Proszę, to jest... Aha! Hej! Okej, okay, z tego co widzę, da się coś tam zrobić, więc... Okej, okay, są kolce. Tak, oczywiście. Ale... czy to ma jakiś większy cel, czy tak zrobili tylko po to, żeby to tak zrobić? W sumie nie wiem. Dobra, mniejsza. I tak zmarnowałem dużo czasu idąc tutaj na wizji, zamiast... wyciąć. Więc nie przejmujmy się tym dalej, tylko idźmy przed się... szarżując na wrogów, patrząc jak oni po prostu giną od mojej pędki, od mojego po prostu ostrego cienia. Tym razem nie mgły. Ale tak, ostry cień. O, trochę za szybko szarżowałem. Smutne, ale dobra. Zdecydowanie ten koleżka jest bardzo przydatny. Niestety nadal nie jestem świadomy, ile on do końca bije. Ale naprawdę, ile by to nie było, jest to... pomoc wielka i wspaniała. Nie no, tutaj trochę zlamiłem nawet trochę bardzo. I... no nie trafiłem szarżą, naprawdę. Ale dobra, tutaj łatwiej będzie walczyć, jak już tu spadniemy nisko. Więc tak. Okej, okay. Tym razem trafiłem szarżą. Po prostu w jego szarżę, okej, okay. Okej, okay. Ale tak, po raz kolejny udowadnia się też to, co też mówiłem już o sobie niejednokrotnie, że nie umiem w takie gry i że jestem lamą. Idealnie. Tym razem nie miałem idealnego wyczucia, ale też brawo, bo udało mi się. Okej, okay, i szarża. Może gdybym miał to szybsze poruszanie się, bym był w stanie zrobić szarżę i jeszcze atak. Albo gdybym miał większy zasięg ataków, ale... No niestety. Nie mam. O! Dobra, czy jestem w stanie zrobić zarówno szarżę, jak i atak. Dobra. Płomień skonsumowany, pochłonięty. I teraz tak naprawdę możemy już... iść do Ula, albo powrócić... do Grima, żeby zobaczyć co teraz. Ja powiem szczerze, póki co... Ul. Później zobaczymy co z Grimem. Ale tak, Ul. O, jeszcze to piękne, tak mogę szarżować przez te pszczoły, żeby je bez problemu... bez problemu pokonywać, wiecie co? To może być odpowiedź na moje modły, jak pokonywać te wielkie pszczoły. Tak, tak, no, to nawet bardzo prawdopodobne. I teraz dobrze, jesteśmy w tym miejscu, co tam... to pomijamy. Bo muszę zejść pierwszym zejściem. Oryginalnym, najoryginalniejszym, wiecie. Nie jest to może najlepsze, ale... uda się. Tak, teraz to użyję. Po prostu tamtędy będzie najszybciej do ławeczki. Wolę mieć ławeczkę w Ulu, przygotowaną na wszelki wielki.
Więc tak, jeszcze kawałek musimy przejść. I z moim nowym cienistym cieniem. Tak, cienistym cieniem. Cienistym daszem, czyli moim cienistą szarżą. Doskokiem, czy coś, jak zwał, tak zwał. Może pokonamy tym razem strażnika. Szkoda tego pszczoły zlatujące z niebios. To na pewno nie ułatwią roboty, ale... Ale tak, ale... No póki co się bawię tym szarżowaniem i wychodzi, więc... Może niekoniecznie muszę iść, wiecie, 100% pod szarżę. Ale wydaje się, że... Raczej tak, raczej... Przynajmniej takie combo, jakim jest Sharp Shadow, będę już trzymał zawsze. Dash Mastera, no, pozwala dużo szybciej dashować, poza tym, że daje też opcję jeszcze większych obrażeń na tych moich dashach. Przynajmniej tak to wynika, co? Więc... Dobra. I teraz muszę zobaczyć, ile potrzebuję szarż na takiego. Okej, 3 szarże i uderzenie mieczem. Czyli 4 szarże też by pewnie wystarczyły. Dobra, jesteśmy tutaj. To teraz tak... Kompas lepiej zostawię, inne rzeczy też. Jeśli się nie uda, oczywiście zmienimy podejście. I powinienem sprawdzić bez Sprint Mastera może, ale trudno. Patrzę, się odnowił, lecz co, się nie odnowił. Ciekawe. Dobra, dobra. Cześć pszczoły, pa pszczoły. Mhm. Jedne, o czym muszę pamiętać, to to, żeby nie nadużywać mojego dasha przeciwko tamtemu. Bo mogę dashować tak tylko raz na jakiś czas i tutaj właśnie się szczerze złapałem na zbyt częste próby dashowania. Bo tak, jakiś tam cooldown jest na tym, czym cooldown, jak zwał, tak zwał. Po prostu czas odnowienia na polski, tak najbezpieczniej powiedzieć. Po prostu definitywnie to pokazuje, kiedy już może znowu z tego skorzystać, ale tak. I tak muszę być ostrożny, żeby to zauważyć w ogóle i oczywiście. Dobra. No, dawaj. Oczywiście, musiałem nie trafić. Dobrze. Nie przejmujmy się tym wszystkim. Jest jeszcze w porządku. Mam nadal pełne życie. I przycisk A, który znowu się nie chce odwkliknąć. Super, po prostu. I w sumie jest dash, nawet jeśli bym nie chciał z nim walczyć, jest znacznym ułatwieniem do poruszania się. Wiecie, głównie przez to, że tak, mogę przenikać przez ich ataki i nie tylko. Teraz tak, gdzie jesteśmy? Okej, tu będzie już skrót do ostatniego prawie że miejsca, więc tak. Tak, tak. Nie trafiłem szarżą, a szkoda. Może gdybym trafił, to by... Nie wiem, co bym. Ale tak, tutaj jak zwykle jest jedna wielka masakra. Ale dobrze, mimo wszystko się udało. Dobra, pójdziemy tam. Tu będzie bezpieczniej. I trochę podleczymy. Jesteśmy już na ostatniej prostej do rycerza Roju. Jeśli chodzi o tego dasha, spróbuję po prostu go używać, kiedy on we mnie chce, tak jakby wiecie, szarżować. Ma ten taki swój atak, którym zawsze w niego daszowałem, bo tak jakoś tak miałem z premedytacją, że te dasze dają jakieś tam chwile nietykalności, ale no jak się okazuje, tutaj to trzeba było zdobyć ulepszenie, które na to pozwala. Więc no, tak dobrze nie ma od początku. Dobrze. Dobrze. Jest okej. Okay. Dobrze, okej. Okay. No, co jest? Powiem wam szczerze, coraz częściej zauważam, jak w losowych momentach dostawał obrażenia, co to jest takie... To najmniej smutne. Ale dobrze, nawet jeśli tak jest, co? Daliśmy radę. Jesteśmy na starciu z rycerzem Roju. I to jest tak, mnóstwo pszczół, których muszę unikać, bo jak już się przekonałem, nie ma co ich atakować, są nietykalne w sumie. No, właśnie o tym ataku mówiłem. Ostrożnie. Okej, okay, on za szybko atakuje, żeby dwa razy zrobić cień z tego dasha. I też trzeba mieć refleks niezły. No, nie wierzę. Nie wierzę. Byłem przygotowany na starcie z nim. A mimo to tak się daje pokonać. No, to
to jest jakiś żart. Za bardzo się rozproszyłem. Dobra, jeszcze z dwie próby zrobimy. Podejście numer kolejny. No i jak widać, tym razem niestety nie wyszło najlepiej, bo straciłem masę życia. Dobra. Pewnie podleczę, ile tylko dam radę. I tak, no niestety. Za dużo myślę o tym cienistym szarżowaniu przez jego ataki, te, które są po prostu te w pobliżu, przez co szarżuję przez wszystko, na co mam okazję, bądź to tak. Więc odpowiadając sobie w sumie na swoje własne pytanie, czy to dobry pomysł? Pomysł jest bardzo zły. Tak, bardzo zły. Nie wiem, czy to kwestia tego, że to jest boss po prostu nie dla mnie, ale wiecie co, nie będę może bardziej męczył was i siebie samego. Po prostu odzyskam duszę, bo okazuje się łatwiej ją odzyskać. Znowu duszę, cień odzyskam. I spotkamy się już w tym, jak to się nazywało. No znowu Grima, zabraliśmy te płomyki, więc no, przydałoby się je oddać. No więc, jesteśmy. Miejmy nadzieję, że tak, pierwsza sprawa. Dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętam, ile kosztowało, więc bierzemy za całą naszą oszczędności kawałek maski, który idealnie kompletuje nam kolejny punkt życia, więc jej, super. Udało się. Jeden punkt życia więcej, super. A druga sprawa, pora odwiedzić Grima. Przy czym, nie ukrywam, trochę się boję tych odwiedzin. Bo nadal pamiętajcie, że są w tej kolce, więc tak. Nie się to może skończyć. Ale okej, pojawił się ponownie. Cudownie, cudownie. I can arrive. Nie wiem, czy to mój ród, czy moi pokrewni, mój krewny, czy tam coś, ale mniejsza. Niech będzie. Mój krewny powraca i czas nadszedł. Co? Co jest? Płomień. Przedniesie obietnicę rytuału. Nie podoba mi się to. Zacznij ze mną, mój przyjacielu. Tłumy czekają. Dowodnij im, czym pokaż im, że jesteś godny głównej roli. Co? Co to ma być? No, halo, co to ma być? Okej. 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 Okej, nie, błagam, nie. Wy sobie nie robicie, prawda? Nie. Oni naprawdę żartują, prawda? Ej, no cóż. Jeśli taka jest sytuacja, obawiam się, że jedyne, co możemy wziąć, to takie połączenie. Przezwyciężyć jakoś, że tam dużo trzeba skakać, unikać, poruszać się, co... Nie mogę sobie pozwolić tylko na cień z tego dasza, jakoś wyobrażam. Dobra, przynajmniej cień tutaj był. Ale nie, ja muszę spróbować ponownie. Ja się tak łatwo nie poddam. Teraz nic nie mówi nawet. Tylko od razu rozpoczyna. Aha! Aha! Dobra. Tam szczęście tym razem jestem już bardziej przygotowany na to wszystko, więc... jest aż tak źle, jak za pierwszym razem, ale... ale tak! Wow! Jaka epicka walka po prostu! Nadal czasem popełniam błędy, czy nawet czasami, prawie cały czas popełniam błędy. W tym starciu,
typu przystawiają się do dalszego zasięgu dasza przez Dashmastera. Teraz tak. Okej. Okay. O, i teraz znowu to. O Jezu, nie. Wiem, że mógłbym bić go podczas tego wszystkiego, ale nie, nie. Ja wolę tego unikać bardziej niż bić. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie. Damy radę. Damy radę, musimy. Musimy dać radę. Ja się nie poddam. Chociaż... tak. Raczej nie ma szans. Czasu na leczenie tutaj za bardzo nie ma. Chociaż... o Jezu, po co się ruszyłem? Nie. Nie, ale okej, okay, czyli moje obawy są słuszne. Powiem szczerze, pal licho z tym Sharpshadowem. Pal licho z Sharpshadowem. Potrzebuję czegoś dodatkowego, co pomogłoby mi walczyć. Margo Pride byłby najlepszy, ale niestety nie mam pomysłu. Ja może Soul Catcher. Wiecie, teraz myślę o czymkolwiek, po prostu... spróbować jeszcze raz zmierzyć się z Grimmem i zobaczyć, jak to wyjdzie. Najgorzej tylko, że tutaj mam tego zwierzaczka i on go zabiera. To w sumie zwierzaczka, no tego... no to coś, tego kogoś, więc dobra. Dobra. W ogóle ciekawa sprawa, że jeśli się nie ukłonimy, to on zaczyna na nas krzyczeć, jak jakaś bestia. Zaczyna od tamtego ataku innego. A jeśli w ten sposób podejdziemy, po prostu walka zaczyna się dużo spokojniej. Dobra. Okej. Okay. Muszę być ostrożniejszy z tym, co tutaj robię i jak tutaj robię. I tak, już widzę, że lepiej nie atakować za dużo, kiedy jest się pomiędzy tymi, jakby, płótnami jego. Bo jeśli tam za dużo będzie się robić, to ostatecznie skończy się na tym, że tak, po prostu się uderzy w ścianę. Okej. Okay. Okej, okay, teraz jest czas na leczenie. Tylko teraz. Pomiędzy tym wszystkim lepiej... lepiej nie ryzykować. No nie, nie, nie. Ja jestem za słaby na takie rzeczy. Za wysokie tempo. A cóż. Najgorsze jest to, że naprawdę... jeśli dobrze rozumiem, to muszę zrobić ostatecznie, żeby móc... no, wiecie, zaliczyć wszystko. Nie ma jak. To spróbujemy może w takim wypadku takie połączenie. Już ja zakończę na tym odcinek. Chwila, dasz w dół? Czy był jakiś opis o dasz, o tym, że mogę być dasza w dół, ale... wow. Ale w sumie o tym zapomniałem. Wow. Taki Sharp Shadow w dół, no to jeszcze ma trochę sensu może. Ale dobra, mniejsza z tym. No, porażka. Totalna porażka. I powiem szczerze, raczej... raczej nie chcę tego podchodzić ponownie w najbliższym czasie. Więc tak, zobaczymy tylko, czy na pewno wyprzedał wszystko, co miał. Po czym zakończymy epizod i następny po prostu, nie martwiąc się niczym, idziemy na Koloseum, spróbujemy tam swoich sił. A potem poszukamy kolejnych masek. Bo nie ma co. No wracasz, wiesz, że nic mi nie zostało. Wykupiłeś wszystko. A może chciałeś zobaczyć moją górę Geo? Cóż, jest moja nowa. I uczciwie zdobyta. Okej. Okay. I tak, niby już mówię, żeby dokończył, ale chciałem to sprawdzić i przy okazji przypomniałem sobie też o jeszcze jednej rzeczy. Ostatnio chyba udało się uwolnić jakiegoś tego kolegę, że tak to nazwę. Więc fajnie by było sprawdzić, jak to z tym kolegą jest, wiecie, czy dostaniemy trochę geo może. I chyba wiem też, co warto byłoby przemyśleć, jeśli chodzi o takie kwestie. Mówiąc szczerze, przypomniało mi się jeszcze dużo rzeczy, które mamy do zrobienia ogólnie.
tym. Może znajdę jakieś inne rozwiązanie i rzucił... Dobra, rzucił Geo. I pewnie Rancidega. Choć jak teraz się okazuje, Rancidegi to są dobre rzeczy. Przydatne. I co my tu mamy? A nie, Hollownest Seal. Okej. Okay. Hollownest Seal też może być zawsze fajna rzecz. Którą można wymienić na sporą dawkę gotówki. Więc... no nie jest źle. I tak, w tym momencie już naprawdę będę kończył, bo nie ma co przedłużać. Więc tak, po prostu to by było na tyle, dziękuję za uwagę, no i widzimy się już za 2 dni, więc trzymajcie się i hej hej!